Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Riders Republic. Mam zamiar dodatkowo też spróbować zrealizować specjalne zadania Shack Daddy Bandits, bo już mało brakuje, żeby trochę dostać dodatkowych gwiazdek. Widziałem, że tam 5 jest w nagrodę i ogólnie mam 780, więc zbliżam się do 800 gwiazdek, a teraz będzie następna nagroda dopiero za 1000. Więc dosyć sporo. Ale już i więcej wiem o grze. Teraz wiem o tych sponsorach, o tych dodatkowych zadaniach. Wiem już, dlaczego wyskakują te gwiazdki. Więc jest coraz ciekawiej, muszę przyznać. No i znalazłem te triki wreszcie na śniegu, których wcześniej... Ja nie wiem, jak ja mogłem to pominąć w ogóle. No nie mam pojęcia. Najlepsze to, co najbardziej lubię w tego typu grach. Okej, okay, czyli tutaj mamy dużo różnych i co tu mamy? Wykonaj nose press na szynie. Zdobądź co najmniej 35 tysięcy na szynie i zdobądź 175 tysięcy i zbierz następującą liczbę gwiezdnych balonów. No co z tymi balonami, to tak średnio mi. Wykonaj legendarny trik na orle. Przekrocz punkt, w którym znajduje się aparat i przekrocz linię mety jako jeden z trzech pierwszych zawodników na eksperckim. A co tutaj jest? Wykonaj rodeo za co najmniej 17 tysięcy. Aparat i 80 tysięcy. No to proste zadanie. Dobra, to na rozgrzewkę weźmy sobie takie właśnie wyzwanie. Może niewiele dostaniemy gwiazdek za nie, ale jednak na rozgrzewkę myślę, że powinno wystarczyć. Tak, jeszcze to, o czym wspominałem. Misje specjalne Shack Daddy Bandits. I tutaj zauważyłem, że tak, bitwa na triki. Nie do końca wiem, gdzie to jeszcze jest. Może to w naszej... w tej bazie naszej. A tutaj brakuje już tylko dwóch wyzwań i zaliczymy i dostaniemy 5 gwiazdek, więc warto tu dokończyć. Ale najpierw tutaj gdzieś sobie wmieszam te wyzwanie najwyżej. Ok, aparat rodeo 17 tysięcy i 80 tysięcy bez cofania. A gdybym mógł, ja bym chętnie używał deski na jedną stopę. Na elitarnym może być. W sumie więcej premii dostaniemy punktowej. To było to? Chyba to. Okej, 161 tysięcy. Czy to wystarczy? Jeszcze mam 4 triki. Ale jednego triku nie wykorzystałem. Ale dobra, dwa udało się zaliczyć zadania, więc okej. Tylko gdzieś ten aparat się... gdzieś jeszcze zapodział. Ok,
Okej. Spójrzmy dalej, co mamy. Interesują mnie na śniegu triki. O, tutaj jakieś triki. Kork za 15 tysięcy, 225, ale to z bajerem i 280. Na pewno chcę ten wyścig. To wyzwanie już mi się podoba. O, jeszcze jest kasa obok. Bajery, deska na jedną nogę, elitarnie i lecimy. Ah!
Okej, postarajmy się jak najwięcej tutaj wyczesać. Jest 7, 7 jakby konkurencji, cały czas będziemy mieli różny sprzęt. I tor trochę będzie się różnił. Nice double front flip. A perfect double back flip. Nice, tidy looking rodeo. On to the back flip. Displaying lots of creativity on that front flip. Whoa, spotting that landing for the 720 table. Onto the rodeo. Stomp. Okay. Styling up the 900 with the perfect truck driver. Going loco with the 1080 truck driver. Dialing up that triple backflip with Dracula Method. Stomping that front flip. Okay, teraz sobie poczekamy na lepszy moment. On to the missile. Hello! That was a triple rodeo! Grabbing truck driver! So gnarly! Huge double backflip truck driver. Great pop for that quirk truck driver. A beastie double backflip truck driver. Insane amplitude for that 720. Okay. Teraz trzeba uważać tym rowerem, żeby się nie zgubić. Bo punkty to nie problem. O, i tutaj jest teraz droga. Ale trzeba bardzo uważać. Nie tyle punkty są ważne, co właśnie te bramki. Whoa, double front flip. Stomping that rodeo. Onto the 720. Misty with a solid truck driver. Onto the Misty. Stomped it. Stomping the 180. Onto the front flip. Triple front Dracula method, sweet! Rodeo with a slick truck driver. Co jest? Stomping the Misty. Okay. A super technical double Misty truck driver. Dobra, wystarczy. Thank you.
Okej. Stomping the 720. Crowds what they want, an insane 1080 stomped and stomped hard. There's the double backflip, lots of creativity. Nice little X up there. Onto the court, stomped it. Tak naprawdę te triki mi niepotrzebne, chcę przejechać. Whoa, spotting that landing for that triple backflip table. Whoa, there's the 720. Onto the rodeo. Spotting that landing for that double backflip table. No i udało się. Wow. O, wpadło osiągnięcie jeszcze. No tak, za ukończenie tego. 814 gwiazdek. Hold up, hold up, hold up. Slow the roll. It isn't over. This is just the beginning. A, że jakby koniec gry, tak? Suki, tell him. Unravel the dazzle that's still left. Go on. My pleasure. You know that I love spilling the tea. Firstly, there's going to be a bunch of seasonal activities and live events popping up. Nothing like throwing down. Że w tym momencie tak jakby się kończy gra. No dobra, ale jeszcze bardzo wiele mamy do zdobycia przecież. Oh, and don't forget about the shack. No dobra. Dobra, ja może sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. W takim razie, jako że ukończyliśmy tak jakby grę. Oczywiście jest jeszcze bardzo wiele wyzwań do zaliczenia i oczywiście będzie jeszcze bardzo wiele odcinków. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!